Okej, YouTube, ja jestem Zenek, to jest Might and Magic, Duel of Champions. Przed chwilą zwyciężyłem turniej szwajcarski grając z Talią Necropolii. Była to ostatnia z frakcji, którą jeszcze nie wygrałem turnieju szwajcarskiego, a więc udało mi się wykonać achievement wyższość Szwajcara, czy coś w tym stylu. Zaraz, jak to się nazywa? Wyższość szwajcarska, o, w ten sposób. I dostałem nagrodę Gazal Herald Pustki i oprócz tego dostałem kartę Siham. Siham, oprawczyni duchów, czyli jest to bohaterka Necropolii. Jest to nagroda za wygranie turnieju szwajcarskiego Talia Necropolii. Dobra, mam do unboxingu 14 pakietów w sumie, więc będzie trochę tego sporo. Kilkanaście razy tam wygrałem jakieś turnieje szwajcarskie i tak dalej, jakieś drugie miejsca zajmowałem, więc dlatego tych pakietów jest dość sporo. Dobra, co ja tutaj dostałem? To są Zapomniane Wojny. Dostałem Cień Pustki. Jezu, to jest pierwszy Cień Pustki? Ja tej karty do tej pory nie miałem? No to jest całkiem niezła karta, ta Cień Pustki. Jeżeli chcemy zrobić przewijarkę na Hakimie, to na pewno ta karta jest potrzebna. Najlepszą umiejętnością tego stwora jest to, że kiedy Cień Pustki wkracza na pole bitwy lub je opuszcza, połóż trzy karty z wierzchu biblioteki przeciwnika na jego cmentarzu. Ma zakotwiczenie, czyli zapobiega. Jest to taka pewna blokada, żeby gracz nie używał cały czas jakichś mostów na przykład, żeby tej karty nie wracał cały czas do ręki i nie kładł jej cały czas na pole bitwy, no bo to by po prostu było już przegięcie z wyrzucaniem tych kart z biblioteki przeciwnika, dlatego jest zakotwiczenie. Także jeżeli wchodzi na pole bitwy i z niego schodzi, czyli ginie, to wyrzuca raz trzy karty i jak schodzi z pola bitwy, to też wyrzuca trzy karty, to, czyli całkiem konkretny stwór. Co jeszcze? Lilim Biczownik, szeroki atak, magiczny strzelec, 2-2-6 staty, całkiem niezłe. Prawdziwy koks dla przystani, jest to dowódca krzyżowców. Mistyczny łucznik, bardzo dobry łucznik dla akademii. Co jeszcze? Dżin Więzów Dusz, to jest niezły stwór dla akademii. Beznadziejny mówca zaświatów, moim zdaniem. Beznadziejna jest ta jednostka. Co to jest jeszcze? Echo Wyrwy. Łódź szczęścia dla akademii. Kiedy przyjazne stworzenie jest atakowane, połóż trzy wierzchnie karty z biblioteki przeciwnika na jego cmentarz. O, niezłe. Dobra. Zobaczmy następny pakiecik. Co to jest? Gazal. Proszę bardzo. Nagroda za wygranie w turnieju szwajcarskich wszystkimi z frakcji. Okej, okay, jej specjalną umiejętnością jest to, że wybierz nieunikatową kartę natychmiastowego zaklęcia z dowolnego cmentarza. Możesz zagrać tę kartę, jeśli to zrobić, zostanie ona później usunięta. Czyli możemy zagrywać natychmiastowe zaklęcia z cmentarza naszego i z cmentarza przeciwnika. Całkiem niezła bohaterka, można na pewno jakiś fajny deck na niej złożyć. Myślę, że coś będę kombinował, żeby coś nią pograć. Staty to 1-1-1, magia pierwotna i magia ciemności. Całkiem niezłe szkoły magii i fajne umiejętności. Okej, okay, tak wygląda Gazal, Herald Pustki. Nagroda za wygranie turniei szwajcarskich wszystkimi frakcjami. Dobra, następny pakiecik. To jest co? Wow, bohater nowy! No ale wypas! Genialnie, to jest tym razem Gazal Pani Sekretów. I biczownik, Lilim Biczownik, kurczę, premium. Oprócz tego dostałem obszarowego kusznika, to jest chyba trzeci zajebista karta, kolejny krzyżowiec strażnik, kolejny mag czeladnik, kolejny obsydianowy gargulec, siłacz szar, bardzo dobra karta dla twierdzy, no i pani sekretów, Gazal. Co ona takiego posiada? Za trzy surowce do końca tury, za każdym razem, kiedy efekt powodowałby przeniesienie karty z biblioteki przeciwnika na jego cmentarz, dobierz kartę. Aha, coś takiego. Aha, czyli jak zagramy jakiegoś stwora, na przykład zagramy ten stwór, który przed chwilą oglądałem, ten co jak wchodzi na pole bitwy, to on odrzuci przeciwnikowi kartę z jego biblioteki, to kiedy uruchomimy tą umiejętność i postawimy tego stwora, to dostaniemy na jego cmentarz, to dobieramy kartę. Kiedy ten stwór nasz wyrzuci z przeciwnika biblioteki, wyrzuci jakieś karty, to wtedy dobieramy kartę my z naszej biblioteki. Ja wiem, czy to takie dobre. Szczerze mówiąc, nie widziałem, żeby ktoś często grał tą Gazal Panią Sekretów, czy tą dziomalką w sumie, no ale kto wie, może do czegoś się przydać. Dla mnie jest, szczerze mówiąc, ta umiejętność taka sobie, to dobieranie tej karty, ale może się do czegoś przydać, jeżeli gramy jakąś przewijarkę na przykład. Możemy coś pokombinować, jakąś przewijarkę na niej zmontować. No i dobra. To by było tyle z tego pakietu, to pakiet, kurczę, Zapomnianych Wojen. Kolejny nowy bohater, czy w sumie trzech bohaterów dostanę nowych już. Okej, okay, co to jest? A to jest pakiet Emilio chyba.
No, Wilczy Kapitan, piąty, fantastycznie. Jak nie dostawałem tych Wilczych Kapitanów, teraz nagle wysyp. Kupiłem trzech kapitanów, kupiłem w Ołtarzu Życzeń i to już drugi, który mi wypadł z pakietu. Całkiem nieźle. Pożeracz Dusz, kolejny Mierzyciela, dopiero co niedawno Mierzyciela kupiłem w Piekielnej Otchłani. Wydałem na niego chyba ze 100 kart albo 200 wyrzuciłem, żeby dostać tego Mierzyciela czwartego. Zajebiście. Dobra, następny pakiecik. Co tym razem? Zapomniane wojny? Wygląda na to, że to pakiet z Zapomnianych Wojen. A, zajebiście. Kolejny obsidianowy Gargules, to chyba już czwarty. Co tu jest? Nawrócenie na pustkę. Zmienne piaski. To jest dobry łód szczęścia, jeżeli chcemy montować przewijarkę na Hakimie. Na przykład, kiedy przyjazne magiczne stworzenie atakuje, połóż kartę z wierzchu biblioteki przeciwnika na jego cmentarz. Na początku twojej tury zmienne piaski wracają na rękę swojego właściciela. No, moim zdaniem jest to bardzo dobry łód szczęścia. Spore dość wymagania, ale jest tani, więc można go grać na pewno. No, wraca na rękę, jeszcze to jest w ogóle imba, moim zdaniem. Jeżeli chcemy robić przewijarkę na Hakimie, to musimy ten łód szczęścia mieć na stówę w naszym deku. Co to jeszcze jest? Krzyżowiec Strażnik. Jakiś Ogród Ekstazy. Szczerze mówiąc, nie widziałem, żeby ktokolwiek to grał. Gracze nie mogą dobierać kart poza ich fazą uzupełnień. Super. Na początku twojej tury powróć Ogród Ekstazy na rękę. Czyli praktycznie to samo, co te zmienne piaski. Chociaż to wymaga 5 surowców. No to kurna kosmos w porównaniu do tego, który kosztuje 2. Dobra, następny pakiecior. Jest coś nowego nawet. Co to będzie? O, Gnijący Ghoul. Jezus, ja tego nie miałem. Fantastycznie. Masowy szał, może być nawet czar, całkiem spoko, jeżeli chcemy grać jakieś kurcze dziwaczne combo na Maliku, które bazuje na tym, że stwory przeciwnika same okaleczają jego bohatera. To ten masowy szał jest bardzo dobry, bo po prostu przeciwnik nie ma kontroli nad swoimi stworami i w ten sposób po prostu zadaje, te stwory jego zadają mu obrażenia. Oczywiście musimy rzucić odpowiedni czar na takiego stwora, w sumie teraz nie pamiętam, jak on się nazywa. Piekielne, czy przeklęte, ten, no kajdany to też są kajdany, ale to nie są kajdany, tylko to jest coś innego. Teraz już nie pamiętam w każdym razie, jak to się nazywa, ale czar polega na tym, że on zadaje obrażenia bohaterowi równe atakowi danej jednostki. Czyli po prostu, jeżeli ta jednostka ma 4 ataku, to zada nam na przykład, mojemu bohaterowi zada 4 obrażenia, ale takie samo obrażenie zada właścicielowi tej karty. Więc no, w sumie na tym polega wykorzystanie tego masowego szału. Innych zastosowań nie widziałem w sumie do tego masowego szału. Co to jeszcze jest? Kolejny koksiur. Tutaj niezły dżin, handlarka zakręć. Może być pakiecik. Proszę, następne. Kolejne 3 dzikie karty. Nieźle. Co tutaj jest? Tytan Shantiri. Boże, to jest genialna karta po prostu. Chyba nikt tego nie gra. Wielgachny stwór. 5 siły, 5 magii, 5 surowców do ten. Kosmiczna ilość życia, niezły atak. O, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, żeby ktoś to w ogóle grał. Co tu jeszcze jest? Całkiem niezły, kurczę, pakiet się mi trafił. Zbójniczka z Sahar, całkiem niezły stwór, wirująca derwiszka, niezły, tańcząca derwiszka, kolejny dżin, uczeń czarodzieja. Takie to sobie jest, z fazowaniem i ze swobodnym atakiem. Coś jeszcze? Lili Miczownik, szeroki atak, 2-2-6 staty. Może być. Kolejny pakiet. A to są te małe pakieciki z tego, które dostałem tam za jakiś prosty achievement, który akurat dało mi się ukończyć. To są pakiety z podstawki. Dostałem ich chyba 3 albo 4, już teraz nie pamiętam. Ue, tsunami nawet, nieźle. Co jeszcze? Zrządzenie losu, szkielet oszczepnik. Fantastycznie. I coś nowego? Yes, Siham. Siham, oprawczyni duchów. Co ona takiego ciekawego ma? Szczerze mówiąc, nigdy nie grałem przeciwko tej bohaterce, że nigdy nie wiedziałem, że ktoś ją grał w ogóle. Tak wygląda. 1-1-1 staty, magia ciemności, magia ziemi. Kiedy na początku twojej tury twój poziom siły jest równy lub wyższy 5, a poziom twojego przeznaczenia jest wyższy lub równy 4, możesz wówczas zniszczyć wybrane stworzenie koście równym lub niższym 2. Niesamowite, Jezus Maria. W jakimś late game'ie będę niszczył stwory za 2. Kto gra w late game'ie? W 9 turze kto gra stwory za 2? Chryste. To jest jakaś po prostu martwa umiejętność. Do niczego nieprzydatna tak naprawdę pewnie. Dobra, tak wygląda Siham. Kolejny pakiet. Co to jest? To są Zapomniane Wojny?
No to wygląda, zapomniane wojny, co tu dostałem? Śmierć to nie koniec, wydmy obłędu, fantastycznie. Kolejny wróżbita, gargulec, rakszasa, dobra karta, nawet bardzo dobra. Jezus, kolejny linii biczownik, sterte ich mam po prostu już. Większy żywiak powietrza, beznadziejna karciocha, chociaż można jakieś komba robić z tą leczniczą mocą powietrza pewnie. Okryt ekstazy premium, już mam to. No i tak to wygląda, dobra, jeszcze zostały dwa pakiety. Trzy dzikie karty znowu, nie, i coś nowego jest nawet, proszę, proszę. A, w końcu dostałem ten wiatr z ojczyzny. Wtasuj wybrane stworzenie do biblioteki przeciwnika. No nieźle, kolejny chyba już czwarty tytan, Shantiri. Co jeszcze, 150 dżin, handlarka zaklęć. Tutaj znowu 150, wirująca derwiszka, 150, mag czeladnik tak samo, jakiś 150 i kolejny strażniczy golem, chyba czwarty albo piąty. Okie donkie i ostatni pakiet, 4 dzikie karty i 3 nowe karty, wow, to chyba pakiet premium. Dokładnie. Znowu, nie, jeszcze bohatera dostałem, no kosmos. Gazal, panie sekretów, druga wersja, druga karta po prostu, tej samej bohaterki. Co to jest? Tydzień treningu premium, oddalenie duszy, czyli fazowanie dla jednostki premium i Ghouls Al Battle. Gulsal Battle Premium, proszę bardzo. Co jeszcze? Steward Sahar, tchórzliwy gnoll, pełen wypas. Okej, to by było na tyle. Co ja ciekawego tutaj dostałem z bohaterów? Mam ich naprawdę sporo. Ile ich mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem razy, cztery. To jest ile? 32? 32? 33 chyba. 33 bohaterów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwa, jeden, dwa, 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 trzy, dwa, cztery, dwa, pięć, dwa, sześć, dwa, siedem, dwa, osiem, dwa, dziewięć, 30, czy jeden, czy dwa, no 33. 33 bohaterów, fantastycznie. I co ja tu dostałem? Dwa razy Gazal, panie sekretów, raz Gazal, Herold Pustki. Nie wiem, jaka jest różnica pomiędzy tymi kartami. Szczerze mówiąc, aż tak głęboko nie znam uniwersum Might and Magic, żeby wiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma ziomalkami. Może to jest jedna i ta sama ziomalka, po prostu ta jest Herold Pustki, to jest jakaś po przejściach ta ziomalka? A może to jest jakaś jej złowroga siostra? Cholera wie, szczerze mówiąc. No i Siham, moim zdaniem, jej umiejętność jest beznadziejnie słaba. W dziewiątej turze, żeby zabijać stwory, za które kosztują dwa surowce lub mniej, to jest po prostu raczej beznadziejne. No nie wiem, chyba że grałem przeciwko Krakhakowi, ale w dziewiątej turze to zazwyczaj jest GG, jeżeli gramy z Krakhakiem. Także no różnie to bywa. Okej, okay. Dzięki wielkie YouTube, to był unboxing pakietów, które ostatnio mi się udało wygrać w turniejach szwajcarskich. Wygrałem turniej szwajcarski z wszystkimi frakcjami, także teraz mogę się skupić na po prostu wybraniu sobie najlepszej talii i pykaniu tylko turniej po to, żeby dostawać same pakiety, ewentualnie żeby dostawać jakieś elo, bo trochę się namęczyłem i trochę to elo mi spadło, żeby wygrać te wszystkie Szwajcary. Dobra, dzięki wielkie, na razie, do zobaczenia, hej!